wiele roślin cebulowych można nazwać gwiazdami wiosny, ale aby te gwiazdy mogły w naszym ogrodzie zawitać, musimy o nich pomyśleć już jesienią. Cebulę i bulwy można sadzić już właściwie od końca sierpnia, bo dla wielu gatunków jest to optymalny termin umieszczenia tych organów w podłożu. Termin wsadzenia cebul i bulw zależy od gatunku rośliny, ale też zależy od tego, jakiej one potrzebują temperatury do ukorzenienia się, ponieważ bardzo ważne jest, aby cebule przed zimą zdążyły się ukorzenić, bo bardzo często, sadząc cebulę i bulwy, nie widzimy korzeni, które dopiero pojawiają się po posadzeniu w podłożu. I dla tych roślin, które tutaj są przedstawione, czyli zimowity, szachownice i narcyzy, można już przyjąć termin sadzenia koniec sierpnia czy wrzesień, dlatego że aby korzenie wyrosły z tych cebul, aby dobrze one się ukorzeniły, potrzebują troszkę wyższej temperatury aniżeli tulipany. Dla tulipanów będzie to około 9 stopni na głębokości sadzenia, natomiast dla tych gatunków potrzebne jest troszkę więcej, około 12. W grupie roślin najwcześniej sadzonych znajduje się zimowit. Ta bulwiasta roślina jest bardzo specyficzna, ponieważ jesienią, czy nawet już późnym latem zakwita, a dopiero wiosną wyrastają liście. I w tej chwili można właśnie zakupić w takiej niesamowitej postaci. Cebulowe wiosenne gwiazdy różnią się nieco terminem kwitnienia. Najwcześniejsze mogą się pojawić przy sprzyjającej pogodzie już pod koniec lutego i właściwie do czerwca możemy mieć kolor za ich pomocą w ogrodzie. Te, które mają drobne cebule czy bulwy, nazywa się roślinami drobnocebulowymi i do nich zaliczamy chociażby najwcześniej kwitnące ranniki, ale także pojawiające się w marcu przebiśniegi czy w kwietniu szafirki. Wyjątkowym rodzajem roślin cebulowych jest czosnek, ale czosnek niekoniecznie do jedzenia, chociaż kwiaty mogą być jadalne, a raczej czosnek ozdobny. Mamy tutaj wyjątkowe giganty, których kwiatostany czasami mogą dochodzić nawet do średnicy 20 cm, ale też gigantyczne mają cebule. Proszę zobaczyć, że właściwie jedna cebula wypełnia dłoni. U innych gatunków czosnków cebule mogą być zupełnie maleńkie, a zatem należy pamiętać, że głębokość ich sadzenia będzie zróżnicowana. Stosujemy tutaj zasadę, aby umieszczać cebulę na głębokości odpowiadającej trzykrotnej wysokości cebuli. Ozdobne czosnki w porównaniu do czosnku jadalnego nie mają tak przykrego zapachu. Rzeczywiście, gdy powąchamy cebulę, u niektórych gatunków może ten zapach się pojawić, ale w ogrodzie my go czuć nie będziemy, bo będziemy mogli podziwiać przepiękne kwiaty, które pachną miodowo. Czosnki w ostatnich latach stały się bardzo popularnymi roślinami, między innymi dlatego, że pięknie górują nad kompozycją, w kompozycji nad innymi roślinami, ale też odznaczają się stosunkowo długim kwitnieniem, które niejednokrotnie może trwać miesiąc albo nawet i dłużej. Poza tym czosnki mają też specyficzną cechę, jaką jest kwitnienie razem z rozwojem liści. W związku z czym wtedy, kiedy już to kwitnienie jest mocno zaawansowane, może pojawić się naturalne żółknięcie końcówek liści. Warto pomyśleć, aby czosnki sadzić w taki sposób, aby inne rośliny cebulowe lub byliny osłaniały nieco z przodu rabaty ich liście, jeżeli właśnie ten element ich wyglądu nam przeszkadza. Niesamowitymi roślinami cebulowymi są również szachownice, a najbardziej szachownica cesarska, która oczywiście jest bardzo wyrazista w ogrodzie, bardzo łatwo ją dostrzec, ponieważ kwiaty i mają intensywne barwy, ale też i stosunkowo duże kwiaty.
Sadząc cebulę jesienią, warto wcześniej pomyśleć, jak powinna nasza kompozycja wyglądać. Nie powinno to być przypadkowe, bo oczywiście chcemy, aby wiosną ta aranżacja pięknie wyglądała. Zatem myślę, że optymalne będzie sadzenie roślin w grupach i do tego możemy wykorzystać chociażby bardzo pomocne koszyczki, które są sprzedawane w różnych rozmiarach. Koszyczki pozwalają nam w łatwy sposób umieścić cebulę w podłożu, ale też zabezpieczają przed ich zagubieniem, gdy będziemy je wykopywać. Jak postępuje się, stosując sadzenie w koszyczkach? Wykopuje się dół odpowiadający mniej więcej wielkości średnicy tego koszyczka. Koszyczek ustawia się w tym zagłębieniu tak, aby powierzchnia podłoża, które tutaj umieścimy, znajdowało się mniej więcej na trzykrotnej wysokości naszych cebul, tak abyśmy mogli je umieścić w tym podłożu i następnie przysypać tą ziemią, którą wykopaliśmy z tego dołka. Rośliny cebulowe w ogrodzie planujemy w taki sposób, aby raczej znajdowały się na brzegu rabaty, a w dalszej części powinny znajdować się byliny, które kwitną nieco później. Dobrze jest łączyć właśnie rośliny cebulowe kwitnące wiosną z bylinami, które będą później kwitły, ale też będą stanowiły może kontrast, może uzupełnienie. Aczkolwiek ja jestem zwolenniczką sadzenia roślin o kwiatach w podobnym kolorze. I zasada taka, że od brzegu rabaty sadzimy te, które kwitną najwcześniej, a im dalej na rabacie, tym rośliny później kwitnące. Rośliny cebulowe są też świetnymi do sadzenia w pojemnikach. Te pojemniki można eksponować w ogrodzie, a zatem później, kiedy przekwitną, pojemnik można przenieść, aby liście jeszcze mogły się rozwijać i roślina może nie przeszkadzała nam, że nie kwitnie. Natomiast drugie zastosowanie to oczywiście umieszczanie na balkonach i tutaj proponuję taki sposób, który może jest mniej popularny, czyli sadzenie warstwowe. Wybieramy pojemnik, który wypełniamy podłożem na taką głębokość, która będzie pozwalała posadzić nam najpierw cebule największe. W tym przypadku wybrałam białego narcyza z pomarańczowym przykoronkiem i umieszczam go na powierzchni tego podłoża. Następnie, ponieważ narcyzy są tutaj największymi roślinami, jeśli chodzi o cebulę, przysypuję je nieco podłożem. Pomiędzy nimi sadzę cebule, które mają troszkę mniejszą wysokość, czyli powinny być mniej zagłębione niż narcyzy w podłożu. Ponownie przysypuję podłożem. Następnie umieszczam pomiędzy nimi jeszcze mniejsze cebule. Wybrałam tutaj szafirka o niebieskich kwiatach. Przysypuję podłożem i na samym końcu umieszczam maleńkie bulwy rannika, który będzie kwitnąć najwcześniej. I ponownie przysypuję podłożem. Takie podłoże z posadzonymi roślinami należy podlać. Jest to bardzo ważne, ponieważ wilgotność będzie również wpływała na właściwe ukorzenienie się tych cebul. I pojemnik ustawiamy w chłodnym miejscu. Do tego celu możemy oczywiście wykorzystać początkowo ogród, ale gdy temperatura będzie się obniżać, to lepiej jest przenieść na przykład do chłodnego garażu, aby przy bardzo cienkich ściankach, przy penetracji mrozu również z boku nie doszło mimo wszystko do uszkodzenia cebul. Ten sposób warstwowego sadzenia można także wykorzystać w ogrodzie.
Jesienią dostępne są w sprzedaży także byliny. Można je sadzić w ciągu oczywiście całego sezonu wegetacyjnego. Natomiast jak najbardziej, tworząc kompozycję z roślin cebulowych, można również i je wykorzystać do sadzenia. To jest chociażby taka maleńka karpa funki, które myślę, że znakomicie będą się komponowały z wieloma roślinami cebulowymi, tym bardziej, że ich liście, rozwijając się wiosną, mogą okrywać miejsca po zaschniętych częściach nadziemnych cebulowych roślin wiosennych. Wśród wiosną kwitnących roślin drobnocebulowych jest wiele perełek, które warto polecić szczególnie tym osobom, które kochają rośliny cebulowe. Na przykład bardzo pięknie wyglądają kwiatostany szafirków, które mają pełne kwiaty. To jest odmiana Blue Spike i kwitnie nieco później niż te typowe szafirki. Ponadto bardzo pięknie wczesną wiosną będą w ogrodzie wyglądać przebiśniegi, których kwiaty także są pełne. Mniej znaną rośliną cebulową jest puszkinia, nieco podobna może do hiacynta, ale mająca mniej kwiatów w kwiatostanie i też pięknym uzupełnieniem rabaty może być chociażby cebulica syberyjska, odmiana Alba, która jest nietypowa, gdyż ma kwiaty białe, natomiast gatunek ma kwiaty niebieskie. Narcyzy, które są bardzo ważnymi roślinami cebulowymi, znane są przede wszystkim w postaci odmian żółto-kwitnących, nazywanych żonkilami. Nie jest to poprawna nazwa, ponieważ są to wszystko narcyzy. Żonkil to jest jeden z gatunków narcyza, który ma drobne kwiaty, a bardzo silny zapach i wyrastają po kilka kwiatów na pędzie. Natomiast narcyzy, które tutaj widzimy, to są również o kwiatach kremowych, o kwiatach białych. Mają właśnie w środkowej części bardzo specyficzny twór nazywany przykoronkiem albo potocznie trąbką, który może być różnego koloru. I ten przykoronek chociażby u odmiany Actea jest bardzo króciutki. To jest narcyz, który kwitnie właściwie najpóźniej ze wszystkich, bo w maju, ale ma bardzo przyjemny zapach, kojarzy się z babcinym ogródkiem. Aczkolwiek wszystkie narcyzy mają zapach o różnej intensywności, o różnej nucie. Natomiast chciałam jeszcze polecić szczególnie uprawę odmian o kwiatach pełnych, których termin kwitnienia jest znacznie dłuższy aniżeli tych o kwiatach pojedynczych.